Poszło czoło. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Z utworem Harry Potter Dem, Hedwiga coś tam, bo dzisiaj jest quiz wyjątkowy, ponieważ dzisiaj będzie o Harrym Potterze, a nie o piłce nożnej. A co ciekawe, on potrafi też to zagrać na sowie. Trzyma ją i tak ją ściska i ona też wydaje takie dźwięki, że potrafi melodię. To prawda, zagrać. Ale już nie żyje. Tak. Ta sowa. Sowa, sowa. Nie udało się niestety. Myślałem, że skawa, a przed chwilą to była. Ale nie, jeszcze chodzi. Dzisiaj jest quiz wyjątkowy, więc też wyjątkowi goście. Jest poza nami. Poza wami, bo jesteście tam jak zwykle. Już naprawdę nie ma nikogo. Jest z nami profesor Quiller, ponieważ tutaj z tyłu pod tą czapką jest Voldemort. Nie wiem, czy państwo mogą zobaczyć. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego zdecydowałeś się mieć pod czapką Voldemorta? Ponieważ chciałem zdobyć kamień filozoficzny pod samym nosem Albusa Dumbledora. Okej. Okay. Jest też Bartek z kanału Imaginarium. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Muszę powiedzieć, że oglądam. Dziękuję bardzo, cieszę się. Ciekawe rozkminy czasem. Cieszę się. Też oglądam czasami. Weszło. No, jest... Ale nie Pawła Paczula. Nie, no nie Pawła Paczula, tak. Jest też dwóch zgryźliwych tytryków, czyli Leszek Jorkiewicz. Muszę powiedzieć, że nie oglądam. My też nie. Tak. Bo nagrywamy, to nie możemy oglądać. Znaczy możemy oglądać, ale to było bez sensu. Okej. Trzech z was wie cokolwiek o Harrym Potterze, Jakub Olkiewicz nie wie nic. Dzisiaj dostałem telefon o godzinie... No, nie telefon, nie, napisał. Łaskawie napisał na Facebooku. Paweł Paczula. Że ci sobą wysłał. Że przyjedź, quiz jest... Mówię, dobra, spoko, i tak nie wiem nic o piłce nożnej. Ale szczerze nie, mówiąc, nie będzie, szczerze mówiąc, to sam się zgłosiłeś. Nie, no tak, napisałem, że dlaczego tylko trzy osoby i co jest grane, czy ktoś się wysypał. Paweł powiedział, że już nie ma więcej znajomych, że zaprosił wszystkich swoich znajomych. No i teraz zaproszenie znajomych i powiedział, że ja mogę też wpaść. Na szybko zdążyłem przeczytać pierwszą część, ale pozostałe sześć już nie. A tak zupełnie serio, to przeczytałem cztery, jak byłem mały, a dalszych już nie, więc z pierwszych czterech części jest szansa, że coś jeszcze pamiętam. A z kolejnych nie, bo nie czytałem, więc nie będę pamiętał na pewno. Nie jestem przekonany, czy to, że przeczytałeś dzisiaj. Czy są pytania tomami, bo wiemy, które na Kubę kierować. Jakie są pytania? No, czy tomami na przykład, że tom szósty i wtedy można nie. Na Kubę. Pytania są debilne, szczerze mówiąc. A. O, w tym upatruję swoje szanse. To jest nasz atut duży, tak. Można powiedzieć, że jestem doświadczony w odpowiadaniu na takie pytanie. Panowie, ale zanim przejdziemy do quizu, musi się stać, prawda, tradycji zadość, czyli tiara przydziału. Ale to jest... Nie, no myślałem, że masz prawdziwą. To już bardziej mój kapelutek pasuje na tiarę przydziału. Nie, według mnie New York Knicks lepiej pasuje. Ale będzie nas przydzielać do drużyny NBA, czy... Nie, będzie was przydzielać do domów. Mhm.
Zobaczysz, jak przyłożysz sobie na głowę, to wtedy pojawi się głos. Aha. To zaczniemy od ciebie. Dobra. Rozumiem, że masz przygotowane te dźwięki i dlatego musimy zacząć ode mnie. Nie, nie mam. New York Knicks, dobra. Nie wiem, co się wydarzy, jak to założysz. No. Okej. Okay. Slytherin. O. Ustawione. Slytherin. Ustawione. Ale dobrze, niech będzie. No nie wiem, nie wiem. To jest Argus Filch. Jedyna pozytywna postać w tej sadze. Gryffindor. Zresztą wyglądasz trochę jak Donald Trump. O, właśnie, mogę. Przydzielił cię? Tak, jestem Argusem Filchem. Dobra. Bartek? Granie do Hufflepuffu. Spoko, mordo. Ravenclaw. Dziękuję bardzo. Ja? Hufflepuff. Niespodzianka, prawda? Tak, to było zaskakujące. To jest też świetny podział, tam doskonale przemyślane jest w Harry Potterze. Tak, mądrzy, odważni, źli, reszta. I doskonale rozwiązany proces selekcyjny. A jak to jest? Nie zgadzam się. No polecam obejrzeć wszystkie cztery filmy o domach na imaginarium w obronie. To jest taką skrótową wersję. Nie jest do końca tak, że tylko jedna cecha czy trzy cechy określają dany dom. I nie jest też tylko tak, że na przykład... Zło, podłość. Właśnie nie jest też tak, że... I węże. No nie, właśnie nie jest tak, że w Slytherinie wszyscy byli źli, tylko moim zdaniem, trafiając tam, nie byli predestynowani do bycia złymi. Stajesz się zły przez wpływ środowiska. Przez środowiska, w którym się znalazłeś i przez to, że cały czas masz wmawiane, że będziesz zły. No i to mniej więcej tak, na przykład, jeżeli chodzi o Slytherin. No, to dalej, dobrze, że taki dom jest, który sprawia, że jesteś zły. No właśnie. Ale to, nie, to jest ciekawe, bo to w edukacji też takie, tak, masz, tak, zawsze A tak jest klasa, siódma A, siódma B, siódma C i już tam się wszystkie najgorsze. Do siódmej C to nie idę, bo w siódmej C to są chuligany same, a potem idziesz i okazuje się, że to normalni ludzie. Tak. Tylko jak ich traktujesz jak chuliganów, to oni się tak zachowują. Ale jeżeli sobie przypomnieć, jak Dumbledore zwałował Slytherin w pierwszej części, to nic dziwnego, że oni jednak postanowili zostać śmierciorzymcami po takim skandalu. Nie lubili. Ręka Siemaszki, Lasyk w meczu Jaga Wisła-Płock i Dumbledore na pierwszym rozdaniu świadectw. A ja jestem jeszcze bardziej oburzony, jak oszukał no, szkołę bułgarską, tak? Że tam Harry, tak Harry w drugim zadaniu Durmstrang przyjechał ostatnio, ale a w sumie za fair play, to masz tam chyba. Weź te punkty. Tak. Kargaru był oburzony i miał rację. Miał rację. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda w punktach, w sensie, jak to się ładnie prezentuje. Ja jestem mugolem. Widzicie, jesteście. Ja też nie wiem, kto jest kim, szczerze mówiąc. Ale czy dałeś, że Slytherin, że ja, żeby przegrał, żeby był ostatni i miał punkty na minusie? Że to tak się zgadza z tym? Tak, ja Leszkowi dodam punkty na końcu. No cóż, Leszek, masz 3 punkty, ale za to, że byłeś bardzo dzielny i dojechałeś tutaj. Tak, jako Gryffindor powinien zaczynać z 17 punktami. Tak. Zobaczmy kategorie, jakie dzisiaj będą. Harry Potter czy Donald Tusk? Voldemort, czyli debil, eliksiry, Harry Potter, logika, wiedza bezużyteczna, rybusy, Marcin Najman, on na pewno był harłakiem, i szkoły magii w formacie w Czarny Piotruś. A to można było zmieniać szkołę magii? Dużo było szkół magii. A, no bo ten Czarny Piotruś, a nie, dobra, bo to był ten niepasujący, tak, do tego? Tak, czy jeden istnieje w Czarnym Piotrusiu? A reszta nie istnieje. Dobra, bo mi się pomyliło z tymi podróżami, co tam są ci wszyscy podróżnicy. Jacyś tam, wiesz, że Łukasz Sosin to grał w tych klubach i że trzeba zgadnąć. Nie pamiętam. To jak wojarze. To wojarze, o, z wojarzami się pomyliło. Nie wiem, czy ci Łukasz Sosin skojarzył z Harry Potterem, ale... A mi się Łukasz Sosin skojarzył z tą bajką Było sobie życie, pamiętacie? Pamiętamy. Dlaczego? Nie wiem, dlaczego się skojarzył. Nie wiem. Okej. Okay. A muszę skojarzyć z Jackiem Sasinem, Łukasz Sosin. Bo mają podobne nazwiska. To prawda. Jacek, nie Jacek Sasin, Jacek Sasin był w Harry Potterze. Jacek Sasin był w Harry Potterze i wszystko zepsuł. Zorganizował wybory za 70 milionów. To on był odpowiedzialny za PR przydziału, na pewno. Bartek wybiera jako pierwszy. Okej. Okay. Ciekawi mnie bardzo ten, mimo wszystko, Marcin Najman. To jest licytacja, wiesz? Licytacja. Licytujemy. Licytujemy, co licytujemy? No właśnie, zobaczymy. Dobra, Voldemort czyli debil. Voldemort czyli debil, proszę bardzo. Dla kogo? A dla kogo? Możesz na siebie za 2 punkty i możesz nie na jeden, nas... na siebie za 1. Za 1, tak. Tak. A, jak widzisz, na was za ile? Za pół? No my możemy stracić wtedy. A, okay. To jest jak 1/10. I w Slytherinie razy 2, jak jest minus, to razy 2. No dobra, poproszę na siebie pierwsze. Okej. Okay. Zobaczymy. Kogo wysłał Lord Voldemort, ten stary pierdoła, żeby sprawdzić, czy Harry Potter żyje, zamiast samemu to zrobić w zakazanym lesie? Narcyzem Malfoy. Tak jest. To było proste. Tak
I to też było bardzo, bardzo mądre. Tak. Wielka, ważna decyzja, tak czy Harry Potter żyje, idzie jedna kobieta, sprawdza. No, myślę, to, że ten system i w szpitalach już... na szczęście go nie ma. Jest trochę bardziej skomplikowane sprawdzanie, czy ktoś żyje. Kiedyś zdradziła, nie? Tak. Mogłabyś to chociaż Bellatrix? Kostnice są pełne ludzi, których zweryfikowała ta pani. Niestety nie udało się. Nieprzypadkowo kategoria nazywa się Voldemort, czyli debil. No nieprzypadkowo. Wyznaczasz dalej. Niech będzie Należka. Ale jaka kategoria? A kategoria znowu. Tak. No to może Harry Potter czy Donald Tusk, też mi ciekawi. Proszę bardzo. Wiesz, to nie będą jakieś obrazki. Słabo z obrazków. Trzy cytaty pochodzą z Harry'ego Pottera, a jeden z Donalda Tuska, który... Dobro nigdy nie może być bezbronne, a zło nigdy nie może być bezkarne. Wszystko jest możliwe, jeśli tylko nie brak ci tupetu. Jeśli chcesz poznać człowieka, dowiedz się, jak traktuje swoich podwładnych, a nierównych sobie. Obojętność i lekceważenie często wyrządzają więcej krzywd niż jawna niechęć. Wszystkie brzmią, jak mógłby wypowiedzieć zbrodniarz Albus Dumbledore, później w kolejnej scenie sobie zaprzeczając. Myślałem, że to jest zbrodniarz Donald Tusk. Ja właśnie też tak myślałem. Natomiast Beto taki raczej Lucius Malfoy, ewentualnie Albus Dumbledore. Nie no, poszedłbym w A. Dobro nigdy nie może być bezbronne, a zło nigdy nie może być bezkarne. To powiedział Donald Tusk. To powiedział Donald Tusk, twoim zdaniem. A, jeden jest z Tuska. Jeden jest z Tuska. Boże, wiem, że jeden z Harry'ego. To pierwszy jest też mi pasuje do tweeta Romana Giertycha, bo on tak lubi rzucić takim hasełkiem. Jeszcze tam, że rozliczymy was. To Suski te wybory organizował za 70 milionów. No to B to jest on. A już ustaliśmy, że był w Harry Potterze. Jeden Donald Tusk. Jeśli chcesz poznać człowieka, obojętność i lekceważenie. Waham się między C a D. Obojętność i lekceważenie. C. Źle. Donald Tusk powiedział... Dobro nigdy nie może być bezbronne, a zło nigdy nie może być bezkarne. No, coś mi się robił. Ale to, w tym D to było taki dis na symetrystów, nie? Że obojętność to może więcej krzywdy wyrządzić. Co najśmieszniejsze, to C powiedział Sirius Black, który traktował stworka jak ścierwo, czyli swojego podwładnego. Niestety Gryffindor traci punkty, ale doliczam. Ale dzięki. Wymienił czterech polityków podczas odpowiedzi. To rzucamy plus 55 do Gryffindoru. Bartek wyznacza dalej. Mogę znowu na siebie? Możesz. To ja bym sobie zagrał w to samo. Czyli? Harry Potter czy Donald Tusk? Harry Potter czy Donald Tusk, proszę bardzo. Pamiętaj, naprawdę niczego nie daje pogrążenie się w marzeniach i zapominanie o życiu. Prawda to cudowna i straszliwa rzecz, więc trzeba się z nią obchodzić ostrożnie. Jesteś czarodziejem, Harry. Ładne dziewczyny z orkiestr, dęty robią dobrze partie polityczne. Ciekawe. Myślę, że na pewno C. No żartuję oczywiście, tak. Które? D. Ładne dziewczyny z orkiestry dętych robią dobrze. To mu powiedzieć źle, Donald Tusk powiedział, jesteś czarodziejem. D, dobrze, plus jeden. Kurczę, to bym chyba nawet miał szansę powiedzieć. To było łatwe. To był moment dla ludzi, którzy nie czytali. To było dużo łatwiejsze. Wyznaczasz. Użył Bartek zmieniacza czasu i dlatego odpowiadał na łatwiejsze, bo tak oryginalnie to Bartek odpowiadał na to twoje, a ty na to jego. I tak było. W takim razie Harry Potter logika na gry. Na Kubę. Na Slytherin. Slytherin. Na którą aktywność pisemną zgodę muszą wyrazić twoi rodzice? Żeby szkoła otoczyli dementorzy. Żeby kary odbywały się w zakazanym lesie. Żeby na trzecim piętrze skarbu pilnował trzygłowy stwór. Żebyś mógł pójść do Hogsmeade. Lubię te zgody. Taki na świsku papieru jeszcze. Ja pamiętam, najbardziej mi się podobały zawsze te zgody na udział w połowinki party. Wpisywałeś, że tak, chcę, żeby mój syn wziął udział w najbie na bardzo dużej ilości alkoholu w jednym z podrzędnych łódzkich klubów. Oczywiście D, żeby pójść do Hogsmeade. Była potrzebna rodziców po to, żeby... Harry nie miał rodziców. I nikt mu nie podpisał, debilon. Naprawdę. No. Ale powiem ci szczerze, że nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, że faktycznie odbywały się tam takie cuda, odbywały się tam takie cyrki, na które nie trzeba było go zgodzić. Ta buda jest do zamknięcia w pierwszym roku. Co rodziców obchodzi? Czy trzymacie w szkole psa, który może odgryźć głowę uczniowi? No, to jest w
sumie nieważne, ale żeby pójść kupić fasolki za swoje własne pieniądze w Hogsmeade, tak. Nie. Co? Nie. Lucius Malfoy był jedynym rodzicem, który w ogóle dbał o to, tak, co tam się dzieje. On jako jedyny gdzieś kontrolował tego chorego Dumbledora. Nie, rozsądny człowiek, to prawda. Co? Troll w lochach? Ktoś tam nie chce ogarnie, ja mam zajęty jest teraz. Co ja mam iść? Dobrze, Olki. Utrzymujesz punkty. Jestem całkiem mocny w zgody od rodziców. I takie pozwolenia szkolne. Dobra, no to sprawdźmy faktycznie. Może się policytujmy w kategorii Marcin Najman, zwłaszcza, że to taka kategoria na czasie. Karta na czasie. Mniej jak tak więcej aktorów, którzy zagrali w serii filmów o Harry Potterze? 3. 4. 7. O Boże, 7. Czyli było tam tylu aktorów, no. Nie było tylu, właśnie. Tam 5 osób występowało, to była sztuka. Teraz w telewizji. 5. No 5 się zatrzymał. A już było 7. 5 jest mniejsze od 7. Złapaj. Słusznie. Plus 10 dla Elfindorów. A ty jesteś z Slytherinu, przepraszam. Minus 10 dla Slytherinu. Po co się wtrącasz? Minus 10. No nie. Nie przerywaj. Mogę powiedzieć, jak wyglądają, to wtedy będę miał więcej. Niestety. No 7 po raz pierwszy. Czy pamiętaj, że na przestrzeni 8 filmów, tak, bo 7 część była w 2 filmach, tak. Tam zagrali wszyscy aktorzy, którzy istnieją, więc możesz wymienić kompletnie dowolnych aktorów i okazuje się, że oni grali, nawet ci, którzy się nie urodzili, to grali jakiegoś tam, wiesz, noworodka w pierwszej części. To fakt. Więc możesz zaryzykować z tym 8. Ja nie powiem, bo mam 10 punktów i mam zamiar się trzymać tych 10 punktów do końca. Nie no, nie dam więcej. 7 po raz pierwszy, Michał, będzie ostrzeżenie. 8. 8 po raz pierwszy. Oooo, pamiętajcie, czas się namyślić. Pamiętajcie, że to jest za 2 punkty i jest plus i minuta jest czasu, nie? Co będzie, jeżeli nie zgadnie 8, wtedy będę ja zgadywał 7? Czy zostanie rozstrzelany, a potem dostanie. Metody Dumbledora to zostanie zastosowane. Nie, po prostu zostaje zabierany 8. 2 punkty jemu. Nie, 9 nie powiem. 8 po raz pierwszy. Ej, Kołko ma szansę, nie? Tak, daliśmy się namyślić. Jak mu podpowiedziałem, że może powiedzieć dowolnego aktora. To. Kuba Kminisz, tam Karolak nie grał. Grał. To kota Filcza. Chciałem zacząć od trójcy Szyc, Adamczyk, Karolak. Ale potem dopiero przejdzie. Właśnie ten błąd, pamiętaj. 8 po raz drugi, 8 po raz trzeci, sprzedane. 8 aktorów z filmów Harry Potter. Czas, start. Daniel Radcliffe, Emma Watson, Helena Bonham Carter. O, i zaczynają te problemy. Gary Oldman. Ian McKellen. Któż tam jeszcze? Jak się nazywał? Ron? Rappert? Rupert? Grant? Grint? Tak. Grint. Ilu jeszcze? Dwóch. Jeden taki oczywisty ziomal. Maggie Smith? Tak. 30 sekund. Michał. Jak on się nazywał? Ralph Fiennes? Tak, a, dobrze. Tak jest. Co ten oczywisty? A jeszcze był Alan Rickman. A, o, prawda, panom też. Nie powiedziałeś chyba? A, nie powiedziałeś Hermione. Powiedziałem. No Hermione to. No to ja też. I dwóch Dumbledorów było, bo jeden zmarł. Ja bym chyba tych czterech wycisnął. On był Wright? Richard Wright? Ten pierwszy. Harris chyba się nazywał, tak mi się zdaje. Richard Harris. Jacy bracia Wright? Bracia Phelps. A, bracia Phelps? Freddy George. Nie pływali. Freddy George. Grom McKellen. Kogo grał McKellen? No nie wiem, wydawało mi się, że Dumbledora. Tylko na początku. Tego drugiego. Czy właśnie później. Którego jest Dumbledora? Ty teraz sprawdzisz, czy on tam grał. Ale już za późno, już zaliczone. No już zaliczone. Tak. Już zaliczone, tak. On grał tego. Nie grał, ty! Za późno! Drzewo. Nie, zaliczone. Grał drzewo. W drugiej części. Ile McKellen przechodził tam akurat? Tak jest. Był statystą. Plus 2. Czy z pewnym niesmakiem. McKellen to był Gandalf, kurwa. Prawda. Dobra, Gandalf, Dumbledore. Co za różnica, no, Gielę z brodą. Był na pewno starszy. Grusza raczej musiał kiedyś być w świecie w futbolu. Oczywiście, że tak. Tak. Plus 2, bo grał akurat. Czarodzieja. Został wycięty jak Rosati. Wyznaczysz. No to Leszek, niech zgadnie eliksir. Eliksiry, zobaczmy. Eliksiry. Kto stworzył eliksir o nazwie pasta rybna? No dlaczego ja dostałem? Jak to pasta rybna? Severus Snape, Neville Longbottom, profesor Perry, Ailtar. Kto to jest Ailtar? To nie jest ten zasad Grida?
To jest ten, co grał w Wolfsburgu i miał brzuch? Nie, Ailton. Profesor Perry, nie. A ten z Asasyna? Ailton? Jak on miał? Altair chyba. Altair. Nie było czegoś takiego. Ailton. Nie było czegoś takiego profesor Perry, więc musiało być gdzieś w książce, że Neville Longbottom musiał coś lubić jeść i to pewnie był on. Neville Longbottom, pasta rybna? To ty, tak, to jest to odpowiedź? Tak. Źle! Kurwa ma. Profesor Perry. Kto to jest profesor Perry? Nie mam zielonego pojęcia. To znaczy, bo robiłem research i było na Harry Potter, wiki.com, pasta rybna profesora Perego. Wow. No, takie rzeczy trzeba wiedzieć. Ja myślałem, że będzie odpowiedź Jarosław Mroczek, Pogoń Szczecin. A i teraz rzeczywiście wymyśliłem. Minus punkt. Kołek wyznacza. A Gryffindor, kłopoty, kłopoty Gryffindor. A to Slytherin już, tak, są tam chłopaki takie. No to jeszcze raz dajmy Najmana, policytujmy. Proszę bardzo, Najman. Teraz będę pilnował. Wymień jak najwięcej czarów. Trzy. Jeden, cztery. Cztery? Cztery. Cztery po raz pierwszy. Pięć. Pięć po raz pierwszy. Sześć. Sześć. No siedem. Osiem. Dobra, ale nie będzie karta pasywności. Panowie, on robił odcinek jakiś czary, wymyślił Severus Snape, także wiecie. Dziesięć. Dziesięć po raz pierwszy. Jedenaście. Dwanaście. Pięć. Nie uznaję. Trzynaście. Ten fortel się nie powiódł. Ale było blisko. Ja pasuję w takim razie. Czyli ile jest? Na 13 stanęło. No. 13 po raz pierwszy. Olkiewicz? Tak, tak. Ja znam 13 słów w języku polskim. I to jest wszystko. 13 po raz drugi. 13 po raz trzeci. Sprzedane, poczekaj, tylko sobie tutaj stoperek uruchomię, chociaż podejrzewam, że to szybciej zajmie. A ty znasz te wszystkie zaklęcia? Tak z pamięci? No jak, jak powie dumba bumba, to będę wiedział, że to nie jest zaklęcie. Tak, na pewno. Ale nie ma kom tu bez siktas. Bam, bam, bam. To jest zaklęcie. Ale tam za kuduro. Czas, start. Avada Kedavra, Crucio, Imperio, Sectum Sempra, pięć wyliczyłem, aż tutaj powiedziałem, Wingardium Leviosa, Expecto Patronum, Expelliarmus, Defindo, Mufliato, z gry może być? Nie. Alohomora, Bombarda, jeszcze dwa? Jeszcze. No, Conjunctivis. Jeszcze jeden. I Petrificus Atalus. Leszku, ty znasz Conjunctivis? Nie. Reparo. Reparo. Conjunctivis jest na oślepienie. Okay. Sprawdziłem Bombardę, żeby nie było. Jest. A było to Lucio? Nie. Czy... Lucio. Lumos. To był jedyny. Lucio Kuba jednego. Lucio. W polskiej szkole. Brazylijski stoper. Jako tak. A ten... Zaklęcie wyczarowujące brazylijskiego stopera. I tak, to jest sekret protokolu, tak. Jest szkoły w budowie. Oni tak naprawdę nie byli sprowadzani z Brazylii, tylko wyczarował ich. Dawid tak miał różkę i wyczarował wszystkich Brazylijczyków. Plus dwa. Zobaczmy, jak wygląda tabela. Źle wygląda. No wiem. Gryffindor plus 10. Spokojnie, spokojnie, zaraz się skręci. Bartek wyznacza. A słyszeliście, jaki Leszek wymyślił sobie patronus? Jaki? Jacek Góralski robiący ślisk. To będzie jego patronus. To padło w ostatnim programie. Myślałem, że dlatego Leszka zaprosiłeś. Nie oglądałem ostatnich tetryków. Szkoda. I poprzednich też nie. Trudno. I tych poprzednich jeszcze też nie. Nie, no oglądam. A teraz tak robię. Wyznacza Bartek. Dobrze, to jeszcze raz spróbuję na siebie. Voldemort, czyli debil. Voldemort, czyli debil. Się tak o, tu mogą być dobre rzeczy. Ten baran Voldemort myślał, że Snape jest władcą Czarnej Różdżki. Nie był. Wymień przynajmniej pięciu faktycznych panów Czarnej Różdżki. Okej. Okay. Ale no, ogólnie w historii. Tak. Tak. No to przede wszystkim Antioch Peverell. No tak. No, pewnie. Ale z takich oczywistych zaczynasz. No, pierwszy władca Czarnej Różdżki. Harry Potter, Draco Malfoy. Tak. Albus Dumbledore i Gellert Grindelwald. Tak jest. No, zapomniałeś o Egbercie z uchwały, czyli bez kompromitacji. Ale powinny być dwa poziomy trudności. Że pierwsze, na przykład dla mnie, wymień, jak nazywa się ta różdżka, jaki kolor. I był to kolor, który często robi Leszek. Potem na przykład Leszek bym mógł wypowiedzieć jakiegoś jednego pana. Ja bym wypowiedział Ailtara.
Ale kołko, bo widzę, że też jest mocny, to było uszereguj chronologicznie na przykład. Tak. Nie? Tak, dla was powinna być osobna kategoria. 13 łacińskich nazw na czarną gruszkę. Plus jeden dla Bartka i wyznaczasz dalej. Wymień wszystkich uczniów Hogwartu. Wprawdzie nie jestem z Hufflepuffu, ale pozwolę się odbić Gryffindorowi. Wiedza bezużyteczna. Wiedza bezużyteczna. Jaki tytuł nosi najnowsza książka J.K. Rowling, która zamiast napisać prequel Harry'ego Pottera, pisze jakieś gówno książki dla nikogo? Świnka Nostra, Gwiazdkowy Prosiaczek, Gwiezdna Krówka, Triumf Woli, Boże Narodzenie z Jelonkiem. No znowu jest to pytanie, które tak naprawdę nie jest z Harry'ego Pottera. Hmm. Tylko to jest bezużyteczne. Leszek od czwartku się przygotował. Wszystkie filmy obejrzałem w minionym tygodniu z żoną. I teraz odpowiadam na to, czy Gwiazdkowy Prosiaczek, czy Świnka Nostra. No cieszę się, że aktorów nie musiałeś wymieniać. Jeszcze dało specjalnie 5 odpowiedzi. Do prawdy. Triumf Woli, Kusisz, Diable. Boże Narodzenie z Jalonkiem, chyba nie. Gwiezdna Krwi, Świnka Nostra, no nie wiem. Gwiazdkowy Prosiaczek, czy Gwiazdkowy Prosiaczek? A wiesz co, to jest trochę jak w tych, jak w Milionerach, że masz dwie bardzo podobne do siebie, właśnie Gwiezdna Krówka i Gwiazdkowy Prosiaczek, że jest zwierzątko i gwiazda, tylko ten, tak samo Świnka Nostra i Gwiazdkowy Prosiaczek. Strzelam Gwiazdkowego Prosiaczka, ale chciałbym w końcu dostać pytanie z Harry'ego Pottera, poza tym pierwszym oczywiście. Gwiazdkowy Prosiaczek to jest twoja odpowiedź? Tak. Otóż, Triumf Woli to nazistowski film propagandowy, Świnka Nostra, no tak wiecie, Koza Nostra, Boże Narodzenie z Jelonkiem, i Gwiezdna Krówka, to zmyśliłem. I Gwiazdkowy Prosiaczek to dobra odpowiedź. Dobrze. Brawo. 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 Gryffindor. Voldemort na siebie. Plus 10. Próbujemy się odbić. Proszę bardzo. Kto jako pierwszy stworzył Horcruxa, bo wiadomo, że nie Voldemort, który nigdy w niczym nie był pierwszy. Herpon Podły, Janez Kalejmaster, Dorian Zły, Ronan Wężołusty, Brunon Kustosz. O, trudne pytanie. Chciałeś Harry'ego Pottera? To bardzo, bardzo. A tego chyba w filmie nie było, co mi się wydaje. Brunon Kustosz. To już się tak śmieje, że wszystko wiem. Podstawowe jest tak, wypowiedzieć tą nazwę i spojrzeć na ciebie. Reakcję. Na Bartka, bo on wie. Janez Kalejmaster brzmi tak. Janez Kalejmaster. Herpon Podły. Dorian Zły. O! Pytanie, czy to była zła, bo drgała ci twarz, Bartku. To jest oczywiste, tak? Czy ona była aż tak oczywista, że jak gościu robi Horcruxa, to od razu ma przydomek Zły? Którego... Ronan Wężołusty. Ale masz dobór jeszcze Podłego. Jest Podły i Herpon Zły. Herpon Podły albo Dorian Zły. A Brunon Kustosz? Wszyscy wiedzą, że Brunon Kustosz był ekspedientem w Hogsmeade. Prowadził trzy miotły i tutaj jeszcze była jedna miotła. Dorian Zły. Herpon Podły. Herpon Podły. To przez matkę. Bartek bym robił. Chociaż chciałbym, żeby to był Brunon Kustosz. Patrz, przerobił mnie. Miałem ci się dać odbić w sumie. Zapomniałem. Ale tak, minus punkt dla Gryffindoru. Gdyby nie to, to bym poszedł z tego Herpona Podłego. Herpon gdyby Podły. Nie twoja reakcja. Nie, ten Podły tak lepiej brzmiał. Tak, tak, ale nie widziałeś, jak Bartek reagował. Jak sprawdzałem, to tutaj... Herpon Podły hodował też bazyliszka. No, kurczę, ale się tam... Był przyszedł. Naprawdę podły. Im więcej się o nim dowiaduje, a wiem już dwie rzeczy, to bardzo się wierzę w przekonaniu, że Podły... Czy Herpon Podły zrobił coś dobrego? Tego nie wiadomo. Dobrze, dajmy rebusy w takim układzie. O. Rebusy, tutaj dla wszystkich, bo Bartek nie wie. Czas tak. Albus Dumbledore. Tak jest! Dla Wolki! Bo Al i Bus. Albus, tak. Plus jeden. Mogę się ponapawać tą chwilę? Jezu, że ty masz punkt. Mogę zobaczyć tabelę? A traci się za błędną odpowiedź? Nie. Okej. Okay. 11. Ty jeszcze możesz wygrać to, Olkiewicz. Czy teraz jak wszystko odpowiem źle, to i tak będę na plusie prawdopodobnie? Nie. Aż tyle pytań jest? No dobrze. Jakiej kategorii jeszcze nie było? Chyba logika nie była. Szkoły magii Czarny Piotruś. Mm. Kurczę, to czuję, że to będzie tak jak w piłkarskich. Takie do odstrzeliwania ludzi. Więc...
No kurczę, jeśli dam to kółko albo Leszkowi, to po prostu stracą punkty. A Bartek może powalczyć. To spróbujemy czarnego Piotrusia na Bartka. Proszę bardzo. Okay. Na czym polega ta konkurencja? Trzy szkoły są nieprawdziwe, jedna prawdziwa. Która? Okay. Ugadu, Udongu, UGD, Wagadu. Umba Umba. A. Tak szybko? No tak. Ja też to czyli wiem. To było proste pytanie. Tak. No to jest dobrze. Uga szkoła w Afryce. Mhm. Tak. To ja myślałem, że to będzie tak jeden do jednego z piłki nożnej, bo Bartek pewnie widziałeś, a jak był czarny Piotruś w piłce nożnej, to Paczul brał trzech piłkarzy o prześmiesznych nazwiskach, którzy zagrali powiedzmy, nie wiem, dwa mecze w Polsce, trzy mecze w Polsce i jednego zmyślał. No i tak? To dobrze mówię, Paweł? Dobrze. No i tam były naprawdę takie ciężary, bo wszystkie nazwiska brzmiały absolutnie nieprawdopodobnie, a potem okazywało się, że trzy są prawdziwe. Będzie też mecze też trudniej. A, no z tego, co mi się... Ja bym nie wiedział, że Ugadu istniał, szczerze mówiąc. Bo to nawet nie jest chyba z książek. To jest już wiedza z Pottermore. Ale istnieje. No istnieje, no tak. Nie poinformowałeś mnie, że będzie coś ponad czymś. Jest całe uniwersum kolego. Wyznacza Bartek. Mogę zagrać Szkoły Magii jeszcze raz na siebie? Możesz. No to jeszcze raz. Mecha Huka, Myto Turyko, mhm. Tycho Uły, Maho Tukoro. Maho Tukoro. Ostatnie D. Dobrze, no. To miało być trudne. To miało być trudne. To teraz w takim razie znowu Szkoły Magii, tylko na ciebie. Bill Waffles, Biggs Buttons, Boymans, Bill Bungle. No to nawet ja wiem. Chyba B jest prawdziwe, bo Baton. Jeżeli kojarzę, to oni przyjechali na turniej trójmagiczny. No. Dobrze. No tak. Tego też byś nie wiedział. Nie wiedziałbyś tego? To, to jest coś o nie, no, to nawet ja wiedziałem, że ci, co tam tańczyli, ci na niebiesko. W ogóle, kurczę, ja mam figurki Harry'ego Pottera. Żona mi dała specjalnie, żeby pełniły rolę takich szczęśliwych talizmanów. I mam je w kurtce. To widać, że mogłeś wziąć ze sobą. No, chociaż jeszcze nie odpowiedziałem źle chyba. Tak, nie wiem. Jedno pytanie tylko. Ale teraz, jak wyznaczę, to może ci dać jakiś kosior. A. Harry Potter czy Donald Tusk, niech sobie Olki odpowie. Na pewno odpowie prawidłowo. Nie chwaląc się, jestem ekspertem w kwestii Donalda Tuska. Trzy cytaty pochodzą z Harry'ego Pottera, jeden z Donalda Tuska, który trzeba być bardzo dzielnym, by stawić czoła wrogom, ale tyle samo męstwa wymaga stawienie czoła przyjaciołom. Avada Kedavra. Ludzie o wiele łatwiej wybaczają innym omyłki niż to, że mieli rację. W czasie powszechnego fałszu mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym. Ja wyobraziłem sobie hasło wyborcze. Avada Kedavra. Ajajaj, ten Donald Tusk naprawdę. Nasza taka trudna relacja trwa już wiele, wiele lat. Mniej więcej od czasów, kiedy rzucaliśmy zaklęcie Donald Matole, twój rząd obalą kibole. Natomiast tak, wydaje mi się, że Donald Tusk w trakcie swojej bujnej kariery politycznej, prowadzonej zarówno w kraju, jak i za granicą, nie użył zaklęcia Avada Kedavra jeszcze, choć wszystko przed nim. No, powiem tak. Była komisja. Komisja śledcza do spraw tego, czy Donald Tusk zabił Harry'ego Pottera. Nie, Harry Potter przeżył do końca. Czy Donald Tusk zabił Siriusa Blacka? W czasach powszechnego fałszu mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym. To brzmi właśnie tak jak Donald Tusk, który przedziera się przez te wszystkie manipulacje mediów sprzyjających rządowi i właśnie tak mówi, że to jest akt rewolucyjny mówienie prawdy. Natomiast z drugiej strony, biorąc pod uwagę trudne losy koalicji, trzeba być bardzo dzielnym, by stawić czoło wrogom, ale tyle samo męstwo wymaga stawienia czoła przyjaciołom. No, brzmi trochę jak z czasów właśnie tych rządów z PSL-em. Wyobrażam sobie z łatwością, że Donald Tusk no naprawdę lubił sobie podyskutować z Jarosławem Kaczyńskim na przykład, ale stawić czoła Waldemarowi Pawlakowi to już zupełnie inna kategoria wagowa. Ja już piszę Piechociński ci tymi statystykami. Ciach, tak, pak, pak. No i weź staw czoła takiemu przyjacielowi. Coraz więcej świni, co zrobisz, nie? Ludzie o wiele łatwiej wybaczają innym omyłki niż to, że mieli rację. To brzmi jak jakieś pierdololo, jakieś ten Hermiony Granger albo coś. D. To Donald Tusk powiedział D. Dobrze! W czasach powszechnego fałszu mówili prawdę jest aktem rewolucyjnym. Tak jest. Też Donald Tusk zostawił spację przed kropką.
A ten Donald Tusk. Czy to był jego tweet? To był jego tweet. Nie? Wiem, nie mam pojęcia. Myślałem, bo on tak lubił tak tweetów. Tak jesteś bardzo dobry w Harry'ego Pottera. A, jestem chyba dobry. Chyba ty musisz, możesz rzucić rękawicę Bartkowi w tym quiz. Myślę, że nie. Wąż Kuba, na siebie? Nie. Ho, ho, ho. Kurczę, te szkoły magii, no. Ale już tą jedną, co znałem, to już padła. Tej bułgarskiej to nie kojarzę. Bo przeczytałem dzisiaj na Wikipedii tylko o tej francuskiej szkole magii. Damy może tak, żeby kogoś nie pogrążać, to damy dla wszystkich Marcina Najmana i się policytujmy. Proszę bardzo. Wymień jak najwięcej krukonów. Jeden. Wiesz, co to są krukoni? Tak, Ravenclaw. Tak, brawo. Jeden. Trzech. Czterech. Czterech po raz pierwszy. Pięciu, pięcioro. Też jak teraz. Pięć. Jeden. Ja jestem na jeden. Dzięki kogo nie interesowali krukoni. Dlatego właśnie jest. O, mam drugiego. A ja tylko jednego. Trzeciego. To wciąż nie jest pięć. No tak, no zawsze jakoś w tych licytacjach. Brakuje mi tak z czterech. A czy założycielka tej... Tak, to jest krukon. To jest krukon. Ona jest krukonem, założycielka tego. Tak by wskazywała logika. No bo to jest ten jeden, co znam. Znaczy ta jedna, co znam. Czyli jest pięć, tak? Czyli ale nie ma. Twoje pięć. Pięć po raz pierwszy. Pięć po raz drugi. Kołek, odpowiesz? Ja no nie znam tylu. Pięć. Olki, Juleszek. Ja dałem jeden, chciałem przypomnieć, żeby nie było ostrzeżenia za pasywność. Zawsze tak będzie ostrzeżenie za pasywność. Dlaczego? No ja powiedziałem trzy. A, przepraszam. Ale powiedziałeś trzy, jak było pięć. No to co z tego? Z tego? Nie jest pasywność. No. Trzeba było uważać na matematyce. Pięć po raz pierwszy, pięć po raz drugi, pięć po raz trzeci, sprzedany minuta, czas start. Cho Chang, skoro zaliczamy notorowe na Ravenclaw, Quirrell, Lockhart i Marietta Edgecombe. Kto, przepraszam? Marietta Edgecombe, ta, która zdradziła gwardię Dumbledora. Koleżanka Cho Chang. Z tych Edgecombów. Ten, jak tutaj komisję gier i zakładów odstawia. No, no, nie, wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ravenclaw, rzeczywiście. nie mam pojęcia, kto to jest, natomiast uznajemy, bo dobrze. Plus dwa. Ajajajajaj. Bartek nam odjechał, panowie. Bartek nam odjechał. Jestem Ravenclaw, tutaj mam. Będzie reprezentuję, to musiałem znać. Tak jest. Nie było innej opcji. Najgorzej, że nie ma Rokiego. Zawsze w takich sytuacjach Roki nam pomagał i wygrywał quiz po prostu z drugiego szeregu. To zagrajmy rebusy. Rybusy. Tak, dla wszystkich. Hermiona. Hermiona? Tak. Tak, Hermiona. Ajajajaj. Bo her i ramiona. A, ramiona. Plus jeden. Sytuacja robi się trudna innych domów. Ale jak sumujemy wszystkie nasze punkty, to... Chyba nawet Dumbledore nie wie. To będzie pierwsze zwycięstwo Ravenclaw w historii. Hmm. Oj, chyba nie. Chyba Hufflepuff nigdy nie wygrało, Ravenclaw... Nie, chyba Slytherin w sumie z tych to. Slytherin i Gryffindor tylko, faktycznie. Naprawdę nigdy nie wygrywali Pucharu Domów? No, nie, nie, nie chciało. Nikt inny? No pewnie J.K. Rowling się nie chciało tak zrobić, żeby ktoś inny wygrał. Zawsze ten stary dziad wjeżdżał na koniec i rozdawał. I Forblich. W zależności od tego, kto był dyrektorem, to rozdawał. Albo tym, albo tym. Dobra, to rybusy jeszcze raz. Rybusy, proszę. Tutaj zrobiłem taki podwójny rebus, bo zobaczcie, że to jest Wizards. Mhm. Ale to nie ma związku. Nie wiem, co to jest za koszykarz. Jamorant. Kto? Jamorant chyba. Nie. Nie? To nie jest Jamorant? Nie. Bardzo podobny. You're a wizard, Jamorant. You're a wizard, Gortat. Ciężko namierzyć ten sposób myślenia. TikTok, TikTok. A, bo to będą minusy dla wszystkich, tak? Jak nie odpowiemy nic. Szczególnie dla Slytherinu. Slytherin minus razy dwa. Czyli liczyłeś, że znamy tego koszykarza? Kołko powinien znać. Liczyłem, że Kołek zna. Kołko, kto no, to jest? Znam. To jest Nene, ale nie mam pojęcia, co przedstawia ten drugi obrazek. Nene? Nene. To może być chata, może być to być... Hood z angielskiego.
No. Powiem tak. To jest postać, która w pierwszej części Harry'ego Pottera dostała 10 punktów. Neville Longbottom. Neville Longbottom. Tak. Co to ma za sens? Villa. Village. Village. Neville, okej. Olkiewicz. Slytherin. Jakimś cudem. Slytherin. Plus jeden. W Bursie to zawsze byłem... Kuba, teraz naprawdę. Czy wiesz co, bo tak, z piłki nożnej nic nie umiem za bardzo, z Harry'ego Pottera nic nie umiem, no to na tych rybusach, tak wiesz, taką... Ale że to nie jest Jamorant, to mnie zawiodłeś. Jamorant wydaje mi się podobny. Michał, czy on jest podobny trochę do Jamoranta? No, kolor skóry ten sam. No to ja byłem coś blisko. On Jamorant chyba zrobił teraz taki mega blok. I wydawał mi się, ten taki wysoki? Tak, że tak zgarnął. No jeż, że tak on wyskoczył. Chłopie. No i on miał fryzurę zbliżoną do tego Nene. On by tu wyskoczył do ścian, do sufitu. Tak mogłoby być. Tak mogłoby być. Wyznacza Olkiewicz. Mnie cały czas szokuje. Dobra. Kurczę, nie wiem, zaryzykowałbym i wziął na siebie Harry Potter czy Donald Tusk. Walcz, to jest twoja koronna konkurencja. Dobra, Potter czy Tusk? Nie jest ważne, kim kto się urodził, ale czym się stał. Panie, co pan burczy tam pod nosem? Pan mówi, że ja nie wiem do końca, co się dzieje w dyskotece, a pan jest taki bywalec dyskotek i specjalista od obcinania uszu czy od zażywania amfy? Strach przed imieniem wzmaga strach przed samą rzeczą, żały żywych, a przede wszystkim tych, którzy żyją bez miłości. Przyjdź do zakazanego lasu. Pamiętam, jak zapraszał na debatę właśnie przedwyborczą do zakazanego lasu, ale tam powiedział... Donald Tusk do Jarosława Kaczyńskiego. Ale tam przyjdź do zakazanego lasu. Nie, tam powiedział zapraszam do zakazanego lasu, dlatego od razu poznałem, że to tak nie wygląda. Co się dzieje w dyskotece? A pan jest taki bywalec z dyskoteki i specjalista do wcinania uszy czy od zażywania amfy. No, pamiętam, że było sporo takich magicznych profesor Sprout ważyła tam amfę na lekcjach w piątej klasie. Dzisiaj ktoś przypomniał na Twitterze teorię właśnie, że zamiast zmieniacza czasu Hermiona powinna jak każdy student czy żak po prostu zażywać kokainę i wtedy by się wyrabiała z nauką bez żadnego zmieniania. To była metafora. Tytiara miała zmieniać czasu, jedyną postać, jaką uratowała, to ten gryfek, tak? Hipogryf. No, Bartek, powiedz nam, bo ty będziesz pewnie wiedział, dlaczego nie mogła zmienić czasu i na przykład zapobiec śmierci tych wszystkich swoich przyjaciół. No. Nie wiem, naprawdę to jest bardzo właśnie ciężko wytłumaczyć. Nie mogła się cofnąć do zabójstwa rodziców Potterów? Teoretycznie były jakieś tam ograniczenia nałożone na te zmieniacze czasu chyba. To J.K. Rowling musiała później powiedzieć pewnie coś, bo... No to nielogiczność jest. No ona wymyśliła sobie artefakt, który się pojawił w trzeciej części i tyle. Nie myślała za bardzo, nie można ratować nikogo. Jaki to będzie miało wpływ na świat? Nie, to dajmy najpotężniejszy artefakt, żeby się mogła więcej uczyć. A później zniszczmy te wszystkie. Ministerstwo zniszczyło. Znakomite. No. Potem zniszczyli wszystkie zmieniacze, żeby już nie było potem możliwości, żeby ich używać. A sobie mogłoby się później przydać. Ale już. Być może kiedyś będzie taka sytuacja, że wszędzie uratować świat, ale w sumie Hermiona mogłaby wtedy zaliczać jeszcze więcej przedmiotów, więc lepiej to zniszczmy. Tak, znaczy oni to przypadkiem zniszczyli podczas bitwy. No ale strasznie mnie i tak to zirytowało do tego stopnia, że pozwoliłem sobie o tym powiedzieć teraz w ramach takiej dygresji. No było to głupie, to prawda. Odpowiadam na pytanie. Tak. Nie odpowiedziałaś jeszcze. Nie, ale chcę odpowiedzieć. Dobrze. Tak. Nie poddaję się. Tak. Nie jest ważne, kim kto się urodził, ale czym się stał. Tutaj podejrzewam, że mógł wchodzić w grę ten stworek z Gredek, czy tam inny taki. Albo ktoś inny też mógł wchodzić w tę rolę, ale w każdym razie to było z Harry Pottera. Dobra, zaryzykuję. Chociaż wydaje mi się, że Donald Tusk nie użyłby tak. Takich określeń jak obcinanie uszu czy zażywanie amfy, nawet że tak, że amfy, a nie że amfetaminy, więc postawię, że B. To jest cytat Donalda Tuska. Dobrze. Jest to pewne zaskoczenie, natomiast cieszę się, że trafiłem do pytania. Ja też myślałem, że... Jak będzie quiz o Donaldzie Tusk, to wszystkie punkty twoje, Kuba. Mam taką nadzieję. Gdzie urodził się Donald Tusk? Jak został poczęty? Kiedy został poczęty? Jak? On nie jest czasem z Gdańska? Chyba tak. To od was wyszła ta zaraza. Stąd wyszli. Ile razy w Für Deutschland? A to proste, 74. Od razu. Daj się odkuć albo pogrążyć. Dobra, co byś chciał, Leszek? Sobie. To już wybieraj. To wybierz ci coś łatwego. Nie ma takich. Na pewno jest. Harry Potter logika.
O, widzisz, tu będzie zmienia czasu. Dam ci Harry Potter logika na Leszka, czyli Gryfona. Harry dostał 60 punktów za pokonanie Quirrella, czyli de facto Voldemorta. Ile dostał za pomoc w cieplarni? 60, 25, 1. Za pomoc w cieplarni? Tak. To było w książkach? Tak. Pomoc w cieplarni, nie pamiętam tej sceny. No wiesz, brakowało mi punktów do zwycięstwa w Pucharze Domu, więc musiałem na szybko coś wymyślić i okazało się, że Harry podlał kwiaty w cieplarni. Za co dostał... No i tu musisz odpowiedzieć. Pytanie, czy A i B, tak? Czy dostał tyle samo punktów? Ale 60 punktów to całkiem sporo za pomoc w cieplarni. Wydaje mi się, że 20 jest takie bardziej logiczne z tego wszystkiego. To jest twoja odpowiedź? Korci mnie, chociaż to 60 jest takie absurdalne, takie ten, nie? Że takie kurde. Pomoc w cieplarni, no ale 60 za pomoc w cieplarni, to dużo. Wiesz, ludzie ze Slytherinu przez cały rok uczciwie zbierali punkty, nie było łatwo ich dogonić, po prostu pomocą w cieplarni. No jest ta kwestia Gryffindoru, że... Kurczę. B. Dobrze, yes. 1/3 punktów za pokonanie Voldemorta to pomoc w cieplarni. To daj mi jeszcze raz logikę na siebie. Proszę bardzo. Na jaką ulicę wybrał się Harry Potter, a na jaką miał za pomoc sieci Q, mimo że dokładnie słyszał, gdzie ma iść? To jest przegłupie. Poszedł na ulicę przekątną, bo to oczywiście tak pokątna, przekątna. Nie, mogło się a miał iść na? Miał iść na pokątną. Dobrze. Plus jeden. Jest. Leszek, idziesz jak burza. Możemy zobaczyć tabelę? Nie, jednak nie. Jednak nie rzekł. Jednak nie rzekł. Obroniłem i dałem jeden punkt, tak. Ajajajaj. No dobrze. To może wiedza bezużyteczna na Michała. Którą opinię na temat Harry'ego Pottera zmyśliłem? Jest to książka, która dokładnie opisuje praktyki okultystyczne, inicjacyjne, ezoteryczne, a nawet satanistyczne. Chyba okultystyczne. Tak. Szkoła okultystyczne też. Okultystyczne też. Szkoła Hogwart, przedstawiona w książce, jest zamkniętym światem przemocy i grozy. Książka Harry Potter promuje puszczalski tryb życia. Hermiona jest z Ronem, ale zerka ku Haremu. Ten jest zaś z Ginny, ale jakby mógł, to byłby stamtąd Chinką. Świat ludzi jest poniżany, natomiast świat czarodziejów i czarownic jest gloryfikowany, przez co jest to zaproszenie młodego czytelnika nudnego świata ludzi do ciekawego, pełnego przygód świata okultystycznego. A odnośnie C, ja mam taką roboczą teorię, że Harry powinien być z Luną Lovegood. Chciałbym, żebyście się wypowiedzieli na ten temat. Ale ona była z Neville'em. Tak, ale że Harry i Luna to byłoby, to była dobra para. Weto. Znaczy, czy Luna była z Neville'em? Tak, tak. Chyba była potem, nie? No. Neville był z Haną Abbott chyba. Się ożenił. Bo no, trudno. Neville był zakochany w Lunie, ale chyba oni w końcu nie byli razem. Ale trochę, ale... Ale bajerę kręcił. Ale tak. Bajerę kręcił. No czyli to co, się może zgadzać, tak, skoro nawet Neville dokazywał. Tak analizując po kolei, czy od końca, no to D jest w 100% prawdziwe. W zasadzie od pierwszej części mamy na przykład Hagrida, który tam chyba doczepił ogon Dudleyowi czy coś takiego. No absolutnie upokorzył biednego Mugola, wykorzystując swoją przewagę jako czarodzieja. I jest to norma dla całej tej opowieści. W formie żartu przedstawiane są właśnie tego rodzaju praktyki. Tak, to było strasznie chamskie ze strony Hagrida. On tylko jadł tort młody, a ten mu od razu ogon dorobił. Operacja później, tak. Trauma. Właśnie, ciekawe co się stało z tym ogonem potem, przecież mu go nie zabrał. A, no właśnie. Czyli być może Dudley do dzisiaj. Przyjechał typ do szpitala mugolskiego ze śliskim ogonem? Tam była operacja tak? Chyba, tak. I nie tak, był jakiś ewenement medyczny? No, był, no. Może Harry Potter, logika. pokażcie planszę, Michał, nie pamiętam. No tak, wszystkiego nie zapamiętam. No B, no to jest oczywista prawda. Wydaje mi się, że nie ma najmniejszych wątpliwości. Szkoła Hogwarts, zwłaszcza za rządów zbrodniarza Dumbledora, to był po prostu... ośrodek wielkiego zagrożenia dla studentów. No też najlepszym przykładem, że Hagrida, czyli gościa, którego wyrzucono ze szkoły za łamanie reguł, Dumbledore postanowił zatrudnić w roli nauczyciela. Kurwa, jak posłał ich do Aragoga. No, to jest skandal jakiś. Ściągnął olbrzyma do lasu. No nie. Ale do Aragoga posłał dwóch
ilu tam oni mieli? 11 lat, tak? Idźcie do pająków. Prawie go zeżarły dwóch uczniów, tak? Jak wypadki się zdarzają. No, masz tych uczniów 600 coś, no to 2-3. A później Hagrid nie, wraca na koniec filmu z tego Azkabanu. Nie, Hagrid, później go zajmę. Nie chcę mówić. Skandaliczny. Zawsze się denerwuję, jak to oglądam. No suma summarum, myślę, że zmyśliłeś odpowiedź C. Okej. Powiem tak. Trzy cytaty pochodzą od grupy rodziców z miejscowości Lisewo, którzy napisali list do kuratorium, czy tam do szkoły. Natomiast rzeczywiście odpowiedź C jest zmyślona. Wspaniale. To słowo puszczalski tak trochę nie grało. Tak puściłem oko, wiesz. Brawo, Kołek, i wyznaczysz. No dobra, myślę, że mogę zadać pytanie tym razem Olkiemu. I niech to będą eliksiry, bo dawno nie było. O, już widzę. Co powodowało podanie amortencji? Wreszcie jakieś wyzwanie tutaj. Amortencja. Ustaliliśmy przed programem, że każdy ma koło ratunkowe w postaci telefonu do żony, ale moja żona raczej oglądała filmy. Chcesz zadzwonić do mojej? A będzie wiedziała o amortencji? Być może się zdenerwuje, że do niej zadzwonimy. Może tak się zdarzyć. Nie no, zostawiam koło ratunkowe na później. Możemy inaczej zrobić. Ja mogę zadzwonić do trenera Kotasa i go spytamy. Dobrze. Do trenera Kotasa? Tak. To nie jest dobry pomysł. Myślę, że teraz do trenera Kotasa i go. Dlaczego, jak wie? No, to byś miał tak. No, jakby... Znaczy nie miał, nie straciłbyś. No ale nie no, jak liczę na to, że jeszcze będzie takie pytanie, które będę wiedział, że moja żona zna odpowiedź, wtedy do niej zadzwonię. Możesz wybrać albo trener Kotas, albo twoja żona. Nie no, no. Wydaje mi się, że to było w filmach, wiesz? Trudno jest mi wymyślić sobie taki wybór, żeby po jednej stronie była moja żona, po drugiej trener Kotas i postawiłem na trenera Kotasa. Nie ma chyba takiego wydania. A co, jeśli trener Kotas tam, wiesz, no tak, to było w Pottermore, wiesz. Ja mam on cały przepis podaje, jak ważysz to. To eliksir amortencji, tak? Tak. Amortencji. To jest o tyle fajnie, że zazwyczaj te nazwy tak trochę sugerowały, nie? Że tak. Pasta rybna tu miała smak rybny, że to nazwa ci sugerowała, co się dzieje dalej. W ogóle te zaklęcia były trochę że takie, że ja się dziwię wręcz, że zaklęcie zabijające nie było zło zabójstwo. Złe, podłe zabójstwo. Takie oczywiste. Idziemy śladami tego Periego podłego, czy jak on tam miał. Słuchaj, mogę do Kowala zadzwonić. O, Kowal, Kowal z eliksirów to jest... Ale Kowal nie odbierze pewnie. Załóżmy, tak, że jak nie. Odbierze, to już jest każdy po punkcie dostaje. Tak. Jak odbierze, tak. Jeśli Kowal odbierze, każdy ma po punkcie. Dobrze. Natomiast ja mogę was teraz pozabawiać jeszcze historiami o eliksirach. Mam zestaw Lego z eliksirów, ale tam nie ważą amortencji. Tylko są postaciami takimi, ludzikami małymi. A, Kowal. Czy Kowal odbierze w niedzielę? Halo? Co to? Jest, Kowal odebrał. To daj mi telefon. Kowal, mamy quiz i Olkiewicz wykorzystał pytanie do przyjaciela i dzwoni do ciebie. Sprawy, co mam ten Harry'ego Pottera sobie włączyć? No dajcie Olkiewicza, macie 30 sekund. Siemasz, Kowal. Wiesz co, miałem do wyboru albo zadzwonić do specjalistów w kwestii Harry'ego Pottera, albo zadzwonić do ciebie. I uznałem, że stęskniłem się za twoim głosem, więc zadzwonię do ciebie. Nawet jeśli nie będziesz w stanie mi pomóc w pytaniu. Czy można planszę z pytaniem? Tak. Ja nie pamiętam. Kowal, tylko musisz się bardzo mocno skupić. A mogę się jeszcze ewentualnie zapytać o mnie w domu? Tak, możesz. Uwaga, kategoria jest eliksiry i pytanie brzmi tak. Co powodowało podanie amortencji? O, panie. Wojtek chyba nie wie tak od razu. Co powodowało? Podanie amortencji. Amortencji. Starego Pottera. Amortencja. To już cała amortencja. Rodzina Kowalczyków, myślę. Tak. Zaraz cała drużyna z Barcelony. Tak, Justyna Kowalczyk tu teraz się naradzają. Amortencja. Sterowanie zaklęcia miłości? Chyba. Zaklęcie miłości? Dobra, ale to co powodowało? Jeszcze raz? Może być odczarowanie. Odczarowanie zaklęcia miłości. Kurczę! Dobra, okej, to ja to odpowiem. Chcesz usłyszeć reakcję Paczula tutaj w studiu?
Dobra, to dam ci paczula w sumie. No to jest wstęp tutaj, wiesz, bo to rodzinnie tutaj raz trzymamy. Dobra. Czyli jakaś odpowiedź? Moja odpowiedź jest taka jak Kowal. Amortencja, odczarowanie, zaklęcia miłości. Źle! To było zaklęcie miłości tak naprawdę. Ajajajajaj. No to widzisz, no. Ale byliśmy bardzo, bardzo blisko. Ale prawie dobrze. Prawie dobrze. Dziękujemy ci, Wojtek. Miłego wieczoru. Dobra, na razie. I tak dostajemy po punkcie, bo no tak. Odebrał. Tak, Kowal odebrał plus jeden punkt, ale Olki wychodzi na zero. Tak, minus jeden. Rzeczywiście, dzwońmy po prostu do najbardziej absurdalnych osób, które mamy w telefonie. No ja tak chciałem sprawdzić. To on już wykorzystał. Ja jeszcze mam, proponuję do trenera Kotasa. Do Wojtka Hadaja. Dobry. Do Wojtka Hadaja. I jeszcze możecie sobie jednego wybrać. O, do Wojtka Hadaja było dobre. Kto jest największym zbrodniarzem? Dariusz Mioduski jest największym zbrodniarzem tej całej powieści Harry Potter. Ale dobrze, że zatrudniłem, bo ja tak kombinowałem po tej nazwie, amortencja, i chciałem coś z amortyzatorami, coś te sprawy, że amortyzacja upadku. No to była nie było też. Tak, i mi się skompromitowało. Minus, czyli na zero. Olki źle odpowiedział. Ale jest na zero. A kto teraz wyznacza? Chyba ja. Tak. To niech będzie... Harry Potter, logika na Leszka. Jak nazywały się stworzenia, które można było zobaczyć tylko wtedy, gdy widziało się czyją śmierć? Potter zobaczył je dopiero w piątej części, mimo że wcześniej widział śmierć własnej matki i Quirrella. Tak, to też było dobre rzeczywiście. Typowa logika Harry'ego Pottera. Oczywiście lecieli później jeszcze na nich. I to tak jakoś strasznie szybko zajęło, że oni tam potrzebowali bardzo szybko się przenieść do... komnaty, znaczy do tej ministerstwa i lecieli na tych koniach niewidzialnych. I to zajęło jakieś 20 minut. Nie wiem, że to jest tak daleko, bo jak lecisz, jak oni tym pociągiem, to tak ze dwa dni tam jadą. Nie? W ogóle nie można zamiast tego pociągu to po prostu jakiś świstok, czy coś takiego, czy to nie byłoby szybciej? Nie wiadomo dlaczego. No dobrze, to były te strale. I rzeczywiście nie było w tym najmniejszej logiki, chociaż te konie były całkiem spoko. Mhm. Więc te strale. Dobrze. O rany. Co? A nic, jest twoje zdjęcie w tej czapce Nixów. Carmelo Antony po roku w Łodzi. Carmelo Antony. Czy jest jeszcze logika? Chyba tak. To bym jeszcze chciał chociaż nie no, zostawię. Nie ma logiki. Nie ma logiki. Nie ma logiki. Nie ma logiki w Harrym Potterze. No dobrze, to spróbujmy w takim układzie Voldemorta na siebie. Voldemort na ciebie. Ten osioł Voldemort przez lata był zdradzony przez Snape'a i nawet się nie skapnął. Przez ile lat Snape był podwójnym agentem? Można się pomylić o rok. No, Snape był tak naprawdę podwójnym agentem od momentu śmierci Lily Potter. Bo wtedy tam na kolanach płakał przed Dumbledorem. Tak. Always. Tak. Ja wiem, w którym to było roku. 91. Jakoś tak. Nie, oni wtedy szli do szkoły jakoś tak, no że to są jakieś tak te lata. Tak, no tak. Kurczę, czyli tak, do ostatniej jakby klasy Harry'ego, teraz oni kończyli mając 18 czy 19. Ile klas ma Hogwarts? 8? Jak klasyczna szkoła taka? 7. 7. Ale oni zaczynają też jakoś, wiesz, tak nie w wieku 7 lat, tylko chyba 10 czy jakoś tak. Dam 18. A to poczekaj, naradźmy się. A wygracie osobno. Ale no, z przyzwyczajenia. 81 był ten, śmierć. 81. 91 prawdopodobnie poszedł do szkoły i mówisz 7 klas, tak? No. Czyli... Mam rok też, wiesz, zapasu. Myślę, że 18 jest bezpieczne. 18? No, może tak być. Dobrze. 17. Okej. Okay. No, fakt. Wyznaczasz. Dobrze, to eliksiry na Bartka. Co robił eliksir wigenowy? Leczył, truł, rozśmieszał, nic. To było placebo. Eliksir wigenowy. Tak. O, to mnie zagiąłeś. Herpon Podły wymyślił to pytanie. Chyba tak. To jest znowu ksus kopało. Pamiętam, że w grze Harry Potter i Komnata Tajemnic sprzedawali skórkę Bumslanga i korę z drzewa wigen. Tak. To też pamiętamy, pewnie. I czy się robiło tam eliksir wigenowy? Chyba coś takiego było faktycznie. A w ogóle jak... będziesz miał czas się namyślić, a jak oni robili ten eliksir wielosokowy i Hermiona została tą myszą czy tam kotem, nie miał jakoś później problemu, że w sumie było jasne, że pędziła eliksir wielosokowy od dawna.
Nie miała z tego powodu żadnego problemu. Nie, czekała w toalecie i wróciła do swojej normalnej postaci, tylko zajęło to dłużej. Ale ona nie była później gdzieś tam, ona musiała trafić do tego skrzydła szpitalnego, tam było. Musiała trafić do skrzydła? Tak, tak. To nie. Słuchaj, no to skrzydło szpitalne też dole. W każdej szkole jest skrzydło szpitalne, bo w każdej szkole może się zdarzyć tak, że ktoś na przykład jest petryfikowany. Dlaczego nie masz? Szpital zajmuje 90% tej szkoły, sądząc po tym, co tam się dzieje. Tak, w waszych podstawkach nie było skrzydła szpitalnego? Jeśli nie wiesz, możemy dzwonić do trenera Kotasa. Albo do Wojtka Hadaja. Albo do Wojtka Hadaja. Ciekawe, czy ma jakiś taki absurdalny numer gdzieś do kogoś. Kurczę, no to możemy zadzwonić w sumie, jak chcecie. Dobrze. Tylko... Do Wojtka Hadaja? Do Wojtka Hadaja. Ale Wojtek Hadaja lepiej powie, że true, tak jak Daniel Mioduski zatruwa Legię Warszawa. Jaki jest? Masz, bo ja mam nowy telefon. A do Kowala to na pamięć. Ale będę czytał na głos. Ale no właśnie, żeby się, wiesz, nie, to mi tak. Nie zaklepać. Bo jak czytam jeszcze raz ja do pana Kowalczyka zadzwonić? Nie, nie, czy drugi raz? Ja on raz jak odbiera, to jest, wiesz. Czy Wojtek Hadaj będzie znał odpowiedź na to pytanie? No suma Wojtków, która nie odbiera telefonów, musi się zgadzać. Halo? Cześć Wojtek. Siema. Słuchaj, mamy quiz. Teraz na żywo weszło. I mamy pytanie do przyjaciela i tutaj kolega wybrał ciebie i chciałem zapytać, czy możesz mu pomóc w ciągu 30 sekund. No nie jestem co prawda w domu, ale dawaj, no 30 sekund mam, a to dotyczy czego to pytanie? Legii, czy Mioduskiego, czy... Harry'ego Pottera. Harry'ego, no to ja nie znam się na Harry. Ale będzie ABCD, on ci przeczyta i macie 30 sekund. Pokażcie na tym. No, dobra. Czas start. Dobrze, dzień dobry. Proszę po prostu wybrać odpowiedź, nawet na chybił trafił, bo ja też nie wiem. Co robił eliksir wiganowy? Leczył, truł, rozśmieszał? Nic, to było placebo. Jeszcze raz poproszę pytanie, bo... Dobrze, co robił eliksir wiganowy? No i co robił? Jakie leczył, leczył, truł, rozśmieszał? Nic, to było placebo. To było placebo. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki Wojtek, trzymaj się, hej. Cześć, cześć. To jest odpowiedź, którą też chciałem, bo nie, zupełnie nie kojarzę tego eliksiru. Więc nic, to było placebo. Niestety. Ajajajajajajaj. Wojtek nie pomógł ci w tym. Był to eliksir regenerujący zdrowie. Minus punkt! Jest pierwsza twoja chyba. Gonimy, tak. Panowie gubią się. Można zobaczyć tabelę? Tak. To jest ta ale sytuacja na eliksir z gry? Harry Potter i Komnata Tajemnic. No dobrze. Czy był to eliksir z książki normalnie? Czekaj. Z sagi. Nawet jak się czytałem. Co jeszcze nam zostało? Został jeszcze Tusk? Nie, chyba nie. Dajmy rybus. Z gry Harry Potter i Książę Pół Krwi. A, Książę Pół Krwi, to nie grałem akurat. O, rany. Co wybierasz? Dajmy rybusy, może chłopaki jeszcze złapią kontakt. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Umbridge. Tak. Dolores Umbridge. No. Dolores Umbridge. No, brawo chyba, brawo. Ale bardzo, bo wiedziałem, że bridge i tak szukałem. Ten bridge, ten bridge, ten bridge. Ja myślałem z Golden Gate. Ale to Umbridge, no to ładnie zgadłem, naprawdę. No, plus jeden, Olki. Możesz powalczyć jeszcze, jak na siebie weźmiesz. Ale wiesz, jak by było fajnie, jakby okazało się, że Teren wygrał i patrzyłby mi coś, jakiś numer wywinął wtedy. Ale no niestety nie ma szans, żebyśmy doścignęli Bartka. No, co my tu mamy? Ale dobrze, bo widzę, że dostrzegłem słaby punkt w tej układance. I być może jeszcze raz jakby eliksiry dać. A mogę tam przełam się i bądź zły. Jestem w Slytherinie, muszę być. Lala. No dobra. Bartek, zmierz się z eliksirami. Okej.
Wymień co najmniej dwa składniki potrzebne do przygotowania eliksiru wielosokowego. Włos osoby, w którą chcesz się przemienić. Mhm. Oraz, żeby teraz nie walnąć, bo mnie zjedzą, skórka boomslanga. Tak jest. Mm. Poza tym ślas, rdest ptasi, muchy, siatoskrzydłe, pijawki i sproszkowany rukiennorożec. Wszystko. A to możesz nie rozcięcia wodą? Ja bym wodę. To byś powiedział wodę, ja wiem. Ja bym powiedział wodę. Tak. Bo nie wiedziałem, że to ma być takie stężenie. Myślałem, że o mniejszym stężeniu ten eliksir. Bartek wyznacza. To niech będzie Marcin Najman. Wymienię jak najwięcej śmierciożerów. Dwa. Trzy. Tylko żeby nie ma pasywności, nie ma pasywności. To jest to. No nie wiem, cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Nie wygrał w takiej sytuacji. Pięć. No niech będzie osiem. Dziewięć. Ja na dziesięciu chyba nie wymienię. Ale 10. Jak powiesz Ian McCallum, to nie uznam. On nie był śmieczeżercą? To jest odpowiedzią na każde pytanie. Tak. Ile jest? 10. A jak źle odpowiem, minus 2? Jeden błąd masz. Jeden błąd, ale minus 2 punkty, jak tak. Nie mam rady? Nie, to pasuje. 10 po raz pierwszy. 10 po raz drugi. 10 po raz trzeci. Momencik, ja sobie tutaj... Najwyższy sukces Kuba, że daliśmy radę na początku. Tak. Za pasywność dostać kary to zawsze słabo. Czas, start. Severus Snape. Dołochow, Antonin chyba. Igor Karkarow. Barty Crouch Junior. Bracia, nie, rodzeństwo Karołów. Lecto i Amicius, zdaje się. Lucius Malfoy. Ile mam? 7. Ciężary. Kłopoty Najmana tak zwane się zaczynają, ale Not był taki gość. 8. Tak. Augustus Rockwood. Tak. I no, McNair. O, ten co miał urżnąć łeb Hardodziobowi. Tak. Brawo. Walden. Brawo. Malfoy. Nie powiedziałem. Oczywistego. Draco. Bellatrix. A, prawda. No. A to było małżeństwo, zdaje się, więc jeszcze męża można było wybrać. No, dołączył. Tak. Koniec. Draco też. No i właśnie, Draco Malfoy. Plus 2. Nie wyznaczasz. To tam no, są emocje w czołówce. Zobaczmy czołówkę. No, panowie. Jeszcze powiedziane. Trzy pytania. Ale to trochę jest smutne, że przy piłkarskich quizach wyniki są 6, 3, 4. A tu mamy wszyscy tak dosyć sporo tych punktów. A jakie mamy jeszcze kategorie wolne? Raz szkoły i dwa razy wiedza bezużyteczna. No dobra, to wezmę na siebie szkoły. Miedwiediewka, Koldow Storec, Randow Borec, Uwidumów. No tak, to podpaliłem się. Nie no, to pierwsze to jest jakiś ewidentny fake. Od Miedwiediewa. O, też tak to rozgryzłem. Przejrzeliśmy cię, panu. A to drugi od Koldowa. Ta, przejrzeliśmy też... cię, ty harperze podły. Nie wiem, szczerze mówiąc, żadna nie wygląda na prawdziwą, ale skoro bejce są do siebie podobne, to zakładam, że jedna z nich jest prawidłowa. Więc... Uwidimow to jest od Uwidzim. Pożyjem Uwidzim. Tak. Pożyjem Uwidim. No właśnie. No to niech będzie B. Dobrze. Bo Randow jest od Random. Proszę. Plus jeden. Michał goni. Dobra. Teraz chyba musiałbyś Bartka złapać na... A masz jeszcze szansę? No właśnie nie wiem, czy mam. Jak złapiesz Bartka na wiedzy bezużytecznej i później na siebie by wziął, to nie będzie? Powiem tak. Chyba już nie. Jako Albus Dumbledore tego starcia, jeśli będzie... wiedza bezużyteczna liczy się za 2 punkty. Dobra, to biorę na siebie. Ale, no. J. Caitlin Rowling została uhonorowana Orderem Uśmiechu. Która z poniższych postaci nie doświadczyła tego zasługu? Czemu ja napisałem zasługu? Nie wiem. Zapisz słowo. Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud, Mozah bint Nasser, Malala Yousafzai, Sud ibn Abd al-Aziz al-Esn Urber Uśmiechu. No nie, no na pewno nie Malala Yousafzai, no to... Przypominam, że masz telefon do przyjaciela.
Bardzo bym chciał, jakby to też. Do trenera Kotasa, tak? Do trenera Kotasa. Trenerze, jest taka sprawa. Order uśmiechu. Malalajus offside. Możesz do Wojtka Pielicy dzwonić. Myślę, że takiej szerokiej kogo wiedzy nie ma nawet Wojtek Piela. Wojtek Piela jest dobrym pomysłem. Wojtek Piela ma szeroką wiedzę. No, no strzelam całkowicie w... Wojtka Pielę? Wojtek Piele może ci wyrazić. Niech będzie D. Sud ibn Abd al-Aziz al-Su'ud. No człowiek o tak skomplikowanym nazwisku po prostu nie jest nagrodzany orderami, bo trudno byłoby to wymówić podczas ceremonii. Dobrze! To jest doskonały pomysł. Świetnie to rozpiniesz. I za dwa punkty. Za dwa. To jak wygląda ta tabela? No. A trzeba jeszcze pamiętać, że na koniec Gryffindor plus 10, tak. To minus 10, bo to wiesz. No to znowu, została chyba wiedza bezużyteczna. To tak jest. To znów biorę na siebie. O. W pogoni za triumfem. Jak nazywał się dom Hufflepuffu w książce marnej Barry Trotter? Puf, pif, paf. Paf, pif, puf. Paf, puf, pif. Puf, puf, uf. Co to jest Barry Trotter? To jest taka parodia, taka wiesz, Harry'ego Pottera. Teraz napisał nieśmieszną książkę i zarobił 300 milionów dolarów. Tak można żyć. Czy można teraz napisać Harry Potter? I parodię tego, tak. I to po prostu napiszesz te prawdziwe przygody, tak. Harry'ego Pottera. Dobrze. Wystarczy mi 150, nie muszę 300. Okay. Znów jestem skazany na strzał, bo... No nie, możemy zadzwonić. Do kogo? Telefon przyjaciela. Zadzwoń. To nie będzie Wojtek Piera w takim razie. Możesz zadzwonić do mnie. Nie, do ciebie nie możemy zadzwonić. Bo ty wiesz. No weź kogoś ciekawego. Dzwonimy. To trener Kotas czy Wojtek Piela? Stawiam na Wojtka Pielę z całym respektem oczywiście dla wiedzy trenera Kotasa. Dobra. No ja myślałem, że coś wymyślimy takiego bardziej nieoczywistego. Luisa Figo. Mogę do Kotasa zadzwonić. Naprawdę. A chciał Wojtka Pielę, to będzie miał. Wojtek Piela zawsze jest wartością dodaną. Tak. Halo. Halo, dzień dobry, Wojtek z tej strony, Paweł Paczul z Quizu Weszła TV. Witam serdecznie. Jest tutaj z nami twój przyjaciel Michał Kołkowski, który gra, no muszę ci powiedzieć, o zwycięstwo w quizie. Jeśli odpowie dobrze na pytanie, to wygra. Niestety nie zna sam odpowiedzi, także postanowił się do ciebie zwrócić. Od momentu, kiedy zacznie czytać pytanie, będziecie mieli 30 sekund. Ale to się nie zna na Harry Potterze. Ale znasz się na życiu. Słuchaj, wcześniej dzwoniliśmy do Wojtka Hadaja i Wojtka Kowalczyka, więc kluczem Wojtków wypadł na ciebie. Ale to co, oni nie odbierali, czy co? Odbierali. Kowal był nawet blisko do poprawnej odpowiedzi. A, czyli to jest, jak to się mówi, możliwość do skutku odpowiadania, tak? Nie. ABCD jest pytanie. A, czyli... Wy dzwonicie do paru Wojtków i Wojtkowie udzielają odpowiedzi, potem Kołek sobie wybierze najlepszą. Nie, oni mieli inne pytania. Nieważne. Dobra, on ci przeczyta. Dobra, okej. On ci czyta pytanie i macie 30 sekund, czas start. Dobra, okej. Dobra, Wojtek. Tak, witam. Skup się, no bo rozważałem też telefon do Wojtka Gąsowskiego, także mam nadzieję, że staniesz na wysokości zadania. Wybrałem ciebie przez wielkie zaufanie do twojej wiedzy. Słuchaj, jak nazywał się dom Hufflepuffu w marnej książce, to jest ważne, Barry Trotter. Teraz odpowiedź A. Puf, pif, paf. Odpowiedź B. Paf, pif, puf. Odpowiedź C. Paf, puf, pif. I odpowiedź D. Puf, puf, uf. No, biorąc pod uwagę to, na jakiej krawędzi stoi moje życie cały czas, no to najbliższe jest tej odpowiedzi D, bo tam było uf na końcu. Czyli to jest twój typ. Ale w B też jest uf na końcu. Może powtórzyć. Nie ma uf, jest puf. Było tam, że puf, puf, puf. A, tak. To było D? D było puf, puf, uf. Puf, puf, uf. Tak. No to mówię, no myślę, że uf to jest coś, co wszystkim Polakom powinno być bliskie. Generalnie tak zawsze uciekamy przed jakimiś niebezpieczeństwami i potem robimy sobie uf. Także myślę, że D. No to muszę powiedzieć, że wzruszyłeś mnie tą końcową refleksją i stawiam na odpowiedź D. Ale to na pewno nie jest. Dziękujemy ci, Wojtek. To nie trzymaj jest to, się. Na pewno to nie jest to. Skrótuję. Są trzy takie same, to trzy takie, te paf-paf-pify. Odpowiedź D, czyli puf, puf, uf, jest odpowiedzią błędną. Ach. No panowie, no to trzeba z Pawłem nie jeden quiz odbyć, żeby wiedzieć, że on specjalnie dał te puf-pif-pafy takie same. Prawdziwą odpowiedzią jest odpowiedź puf, pif, paf.
Piff-paff. Tym samym, zobaczmy tabelę finałową. Hufflepuff 16 punktów, Ravenclaw 19 punktów, Slytherin 14. I chciałem podkreślić, że ze względu na niebywałe męstwo, Gryffindor 100 punktów. Niebywałe męstwo tego człowieka, który pokazał hard ducha, pokazał pewną taką życiową mądrość, życiową ostateczność. Gryffindor otrzymuje dodatkowe 60 punktów i wygrywa quiz pierwszy o Harry Potterze. Brawo! Mamy to. Zabierz głos jako zwycięzca. Bartek, pięknie walczyłeś. Byłem zbudowany twoją walką. Byłeś blisko. Ale no niestety. No oczywiście to był Harry Potter, więc Gryffindor tak musiał wygrać, no nie było innej możliwości. A, zapomniałbym. Slytherin na końcu już. Ze względu na pewną podłość, na pewne brutalne zachowania, nieczystą grę, Slytherin zostaje ukarany odjęciem 14 punktów. Dziękuję. Możemy to pokazać plastycznie. O. Jak cię Snape zrozumie, to będzie ciepło. Chcesz coś powiedzieć, Olki? Za Snape'a wygramy. Precz z komuną. Dobrze, się brudny tym zwykle. Gryffindor nie jest dobrym domem. Nie, no tak naprawdę wiemy, kto wygrał. Ale nie powiemy. Nie skompromitowaliśmy się tak mocno, jak moglibyśmy się skompromitować. Brakło mi kategorii zbrodnia albo Sadą Dumbledora. Tak, to w drugiej edycji no będzie. Jeśli będzie druga edycja. A mam taką ogólną... Jeszcze chciałem zrobić quiz o Dragon Ballu. A o Wiedźminie zaproponował Marcin Ryszka. Też spoko. Nie czytałem ani książek, nie oglądałem ani serialu, ani filmu i nie grałem w gry. To mógłbyś prowadzić. Było bardzo śmieszne. No i ten Donald Tusk. Mam taką ogólną refleksję co do Harry'ego Pottera, że moja wiedza się kończy na czwartej części, bo wtedy przestała to być taka fajna książka dla dzieci, gdzie wszystko jest wesoło, a zaczęły się schody. I tak samo jest w filmach, że do czwartej części jest super fajnie, szkolne przygody i tak dalej, a potem już jest śmierć, pożoga, zniszczenie i takie różne intrygi. I dlatego ja przestałem ją lubić mniej więcej po tej czwartej części. W drugiej połowie czwartej części, kiedy już się zaczyna właśnie umieranie i tak dalej. No bo potem wraca Voldemort. No właśnie. Już wszystko do tego zmierza. Wszystko pani zepsuła. Do której kamery mogę jej nawtykać? Pani GK. Niech się pani wstydzi, transfobko. Ale Albus Dumbledore, ta rekrutacja, żeby zatrudnić kogoś, kto jest jakoś związany z Voldemortem, do szkoły, co lato. To jest naprawdę prawdziwe. Przegląda te CV, tak tu. Doskonała referencja, ale niestety nie masz kontaktu z Voldemortem, więc możesz zostać zatrudniony w naszej szkole. Ale zrobimy na pewno quiz o polskich serialach, bo teraz to wymyśliłem. O polskich serialach? A których? Wiodowe lata. No to przecież Piela wygra. Znaczy, właściwie mógłby sam siedzieć tutaj. Chyba same Miodowe lata to już jest dostatecznie dużo, wiesz, na quiz. Myślisz? No. Możliwe. To dobrze, zobaczymy. A zrobimy też piłkarski za tydzień, zakładam. Dziękuję wam bardzo. Quirrel. Kłaniam się. Bartek z kanału Imaginarium. Zapraszamy do odwiedzania. Dałem w opisie. Dziękuję link bardzo za zaproszenie. Nie ma problemu. Miło. Tak naprawdę to wygrałeś. Znaczy, nie, no Gryffindor zawsze wygrywa. A, też tak myślę. Zwycięzca dzisiejszego quizu. Gryffindor jest żałosny. Żałosny dom. Kuba Olkiewicz. Dzięki, siemanko. Myślałem, że też powiesz, że oglądajcie Tetryków. Nie. Czemu tak myślałeś? No bo jak powiedziałeś... Laureat że... ostatniego miejsca w dzisiejszym quizie. Jakub Olkiewicz. Chyba to określenie. Laureat. Było tak blisko. I ja, Harłak. Do zobaczenia. Mugol. Tydzień. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie grzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka.